Nowy wariant. Może być odporny na przeciwciała. Brazylia. Nowy wariant koronawirusa. WHO. Może być odporny na przeciwciała. Brazylijscy wirusolodzy odkryli nowy wariant koronawirusa, który może pochodzić od groźnego szczepu z Manaus. Według powołującego się na WHO dziennika, El Mundo, nowy wariant jest odporny na przeciwciała pojawiające się po przejściu COVID-19. Jak poinformowało w środę Brazylijskie Towarzystwo Wirusologii SBV, występowanie nowego wariantu koronawirusa potwierdzono już na terenie 21 gmin stanu São Paulo, na południowym wschodzie kraju. Badacze wskazali, że prawdopodobnie nowy wariant pochodzi od szczepu odkrytego po raz pierwszy w położonym w Amazonii mieście Manaus. Od kilku miesięcy dziesiątkuje on brazylijską populację. Jest to odporny na przeciwciała tymczasem, jak ustalił dziennik El Mundo, wśród ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia WHO, nowy wariant zawiera mutację L452R związaną z większym potencjałem w zakażaniu ludzi. Ten nowy wariant koronawirusa odkryty w São Paulo jest odporny na przeciwciała, napisał w środę El Mundo. São Paulo jest stanem najbardziej doświadczonym przez pandemię. Dotychczas zmarło tam na COVID-19 ponad 109 tysięcy osób, a zachorowało 3,2 milionów. W skali całego kraju zanotowano 452 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 16,2 milionów infekcji.